Barbara Krajcikowa, jedna z najlepszych tenisistek świata, niespodziewanie wciąż przebywa w Pradze, choć wygrana final z wriadzie już zbliżają się wielkimi krokami. Kibice są zdumieni, że Krajcikowa, która ma na koncie dwa tytuły wielkoszlemowe, w tym triumf na Wimbledonii w tym roku, nie dołączyła jeszcze do innych zawodniczek. Iga Świątek, liderka światowego rankingu. Jest już w Riadzie od kilku dni, gdzie intensywnie trenuje i aktywnie uczestniczy w przygotowaniach do turnieju, włączając w to losowanie grup na prośby organizatorów. Świątek, która zdobyła szereg tytułów wielkoszlemowych, w tym kilkukrotnie French Open w ostatnich latach, przygotowuje się do swojego pierwszego meczu, który odbędzie się w niedzielę przeciwko właśnie Krejcikowej. Sytuacja Krejcikowej wywołała pewne zamieszanie. Gdyż jest to niecodzienna sytuacja, że jedna z głównych zawodniczek turnieju nie jest jeszcze na miejscu tuż przed jego rozpoczęciem. Krejcikowa wyjaśniła swoją nieobecność w riadzie poprzez post na Instagramie, w którym to zaznaczyła, że wciąż przygotowuje się do turnieju w swojej rodzimej pradze. To opóźnienie może wynikać z różnych przyczyn, od kwestii logistycznych po ostatnie szlify w treningach na znanym jej gruncie. Mimo to. Krejcikowa ma niewiele czasu na dostosowanie się do warunków w Arabii Saudyjskiej, co może być dodatkowym wyzwaniem w jej już trudnym starcie przeciwko Świątek. Z pewnością zarówno fani, jak i sami organizatorzy turnieju z niecierpliwością czekają na jej przybycie i zobaczenie, jak poradzi sobie na korcie po tej nieplanowanej zwłoce. Barbara Krejcikowa nadal przygotowuje się do wygrana finals w Pradze. Zwracając uwagę fanów na swoją niekonwencjonalną decyzję o pozostaniu w Czechach na tak krótko przed rozpoczęciem turnieju w Riyadzie. Z jej ostatniego postu na Instagramie, gdzie opublikowała zdjęcie z treningu z podpisem Kolejny Dzień na korcie, wynika, że Krejcikowa może nie czuć potrzeby długiego okresu aklimatyzacji do warunków w Arabii Saudyjskiej, mimo że temperatura powietrza tam sięga 33 stopni Celsjusza. Taka strategia może być ryzykowna, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że mecz Igi Świątek z Krejcikową zaplanowany jest na niedzielę, nie wcześniej niż o 13:30 naszego czasu. Wysokie temperatury mogą stanowić dodatkowe wyzwanie, zwłaszcza jeśli Krejcikowa nie przyzwyczai się do nich odpowiednio wcześnie. Podczas gdy Krejcikowa jest w Pradze, reszta zawodniczek, w tym Iga Świątek, Koko Gałów, Jessica Pegula oraz inne członkinie grup fioletowej i pomarańczowej już trenują i aklimatyzują się na miejscu. Równowaga między odpowiednim przygotowaniem a odpoczynkiem przed tak ważnym turniejem jest kluczowa, a każda zawodniczka ma swoje metody na osiągnięcie optymalnej formy. Dotychczasowe spotkania między świątek a krejcikową wskazują na zaciętą rywalizację z bilansem gier stojącym na remisie. Oba ich wcześniejsze starcia w 2021 roku zakończyły się zwycięstwami świątek, jednak w ostatnich dwóch finałach to krejcikowa miała przewagę. Ich nadchodzący mecz z pewnością dostarczy kolejnych emocji, zwiększając stawki zarówno dla zawodniczek, jak i fanów tenisa.